To było 16 grudnia. W telewizji w wiadomości było, że robotnicy mają iść do pracy i to przekazał Kociołek na temat robotników Gdańska, Gdyni, Szczecina i tak dalej. No na drugi dzień rano, 7:15, dojechałam do Gdyni, ale autobusem z Witomina jechałam do Gdyni na plac Konstytucji. Wysiadłam, bo już nie było energii do jeżdżenia na stocznię. Trolejbusem jechałam, rzekomo miałam być, ale nie doszłam, tylko doszłam piechotą do Gdyni, stoczni piechotą i groma ludzi szło piechotą. No niestety robotniki szli do pracy. Ja jako goniec szłam tak samo piechotą i między tym wiaduktem stał czołg. I byli żołnierze, ale rzekomo słyszałam później, że było ORMO, ZOMO i przebranie byli wojskowe. No i także jak ja doszłam między wiaduktem, tym murem środkowym, otrzymałam strzał. Ale tylko widziałam prosto, że stał czołg i jeszcze w tym momentalnie widziałam jednego robotnika, że mówi, do Polaka będziecie strzelać. Rozebrał i tutaj miał bandaż i go zastrzelili. I w tym momentalnie minuta 8 i ja dostałam też. I no niestety przeżywam to. I w tym momentalnie ja dostałam też. I czworo ludzi, chłopów mnie zabrali. Ten mąż na ulicy Czerwony Koszyn Morska, Czerwony Koszynierów i obce wzięli taryfiarze, zabierzli mnie do szpitala. I w tym szpitalu pełno ludzi było. I w tym jeszcze w tym dniu 17 grudnia był jeszcze zakaz dochodzenia do godziny 22, nie? I nawet lekarze, pielęgniarze i pielęgniarki nie mogli iść do domu, bo nie mieli na przykład przepustki tam do domu, żeby przejść, nie? I leżeli, a mnie się śniło w tym czasie właśnie, w nocy, na 18 dnia, że byłam w szpitalu wojskowym, mi się śniły same wojsko i tylko i strzelanina i w tym momentalnie i że mnie zastrzelili, nie? A lekarz mnie przeszedł i obudził się i mnie dał lekarstwo na uspokojenie, na stres. I znowu to samo i tak patrzę. Obudziłam się, że lekarze i pielęgniarki leżą na salach, nie? A jeszcze jedna taka koło mnie była też postrzelona kobieta, trochę starsza ode mnie. Ona chyba miała 45-8 lat, ale to była też z robotników, nie? Nie wiem, jak ona czy żyje, czy nie żyje, ale była i w tym czasie jeszcze znowu ktoś przyszedł. Kobieta, ale trochę młodsza. Później się dowiedziałam na drugi dzień, że milicjant był na naszym oddziale i chcieli zabić, ale nie wiem, czy to jest prawda, ale chyba jest prawda, bo były takie głodne rozmowy z lekarzami i pielęgniarki. 24 przyjechała, nie wiem, w białych fartuchach i prezent 5 kilo. To był, kiedyś nie było pomarańczy i tak dalej, jabłka i czekolady i tak dalej. I 5 kilo mamie dali, nie? I jeszcze mamie
odszkodowanie, nie wiem skąd, albo z partii 10 tysięcy złotych dali, nie? Do tej pory właśnie mam uczynienie, że chodzę od ucha, kręgosłup i do nóg. Koniec. Nie wiem, czy mam inne operacje. Boję się, w ogóle szpitala nie lubię. Od Kajpasza do Nanasza piszę do Warszawy i do Gdańska. I do tej pory nie dostałam dobrego uczynienia, żeby mnie dali odszkodowanie. Przez tyle lat, 44 lata. I byłam na w Warszawie na sądzie Jaruzelskiego, spotkałam Kociołka, Kiszczaka. No wszystkich, rzekomo oni są lepsi jak ja jestem lepsza. Oni żyją, jeszcze jeden żyje, ale te wszyscy mieli bardzo dobre renty, emerytury i tak dalej. Ale mnie do tej pory, ja czekam na to, żeby ktoś mi coś pomógł.